tym filmie szybkie podsumowanie mniej poważnych, czasem zabawnych, ale zawsze interesujących wydarzeń ze świata piłki nożnej, które w ostatnich dniach mogły Wam umknąć. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Zawsze na bieżąco w tym, co w murawie piszczy, pozwoli być subskrypcja, ocena filmu i komentarze pomogą dotrzeć małemu kanałowi do większej liczby widzów. Dzięki. Dzisiaj mamy na rozkładzie problemy Dawida Neresa po tym, jak zażartował ze sposobu, w jaki poznał swoją dziewczynę. Nagonkę na Leonardo Bonucciego po rasistowskim skandalu. Świetną akcję charytatywną podczas pojedynku Bayernu z Borussią. Zaczniemy jednak od danego Drinkwatera, który nie słucha rad, jakie podpowiada mu nazwisko i pod wpływem alkoholu spowodował bardzo groźnie wyglądający wypadek. Gracz Chelsea i mistrz Anglii z 2016 roku w barwach Leicester, zdaniem komentatorów, skupia się ostatnio głównie na zabawie. Maurizio Sarri w ogóle nie stawia na pomocnika, który w tym sezonie ma na liczniku ledwie 30 minut i to w inaugurującym sezon starciu o tarczę wspólnoty. W wypadku spowodowanym przez piłkarza ucierpiały łącznie 3 osoby, w wyniku czego został on aresztowany i zwolniony po wpłaceniu kaucji. Jak podrywać na piłkarza? Dawid Neres, Brazylijczyk występujący w barwach Ajaxu Amsterdam, pochwalił się niedawno metodą, za pomocą której poznał swoją dziewczynę. Miał po prostu zaprosić ją do siebie za pośrednictwem Instagrama. Sugestia, że tyle wystarczy, aby Brazylijczyk mógł zapoznać atrakcyjną Niemkę, najwyraźniej nie wszystkim przypadł do gustu, bo dziewczynę spotkać miało sporo negatywnych komentarzy. Co prawda piłkarz szybko zareagował, twierdząc, że był to żart, zaapelował o nieco więcej luzu wśród kibiców, to jednak niektórzy już zdążyli wyrobić sobie na ten temat opinię. W końcu nie trudno uwierzyć, że niektórzy piłkarze byliby w stanie właśnie w taki sposób przełamywać lody z kobietami, które wpadną im w oko. Powiedzieć, że Bayern i Borussia nie darzą się sympatią, to nic nie powiedzieć. Wielokrotnie w historii spotkania pomiędzy tymi zespołami wywoływały sporo negatywnych emocji. Sobotnie podgrzewało atmosferę tym bardziej, że mogło okazać się kluczowe dla końcowego rozstrzygnięcia rywalizacji w Bundeslidze. Jak wiemy, tak się nie stało. Bayern wygrał 5-0 i zluzował odwiecznego rywala na pozycji lidera w tabeli Bundesligi. Tym bardziej warto podkreślić, że nawet w obliczu rywalizacji o tak wielkim ciężarze gatunkowym, zespoły potrafiły pomyśleć o innych i wprowadzić w życie akcję, dzięki której sporo zyskać mogą, także potrzebujący. Ekipy Lewandowskiego i Piszczka zdecydowały, że po zakończeniu spotkania nie odbędzie się zwyczajowa wymiana koszulek. Trykoty zostaną bowiem wystawione na aukcję, a dochód przeznaczony na cele charytatywne. Fiorentina nie zapomina o swoim tragicznie zmarłym w zeszłym roku podczas zgrupowania kapitanie Davide Astorim. Włoski klub postanowił, że nie tylko będzie w dalszym ciągu respektować jego kontrakt, ale także przedłuży go, aby zapewnić środki do życia rodzinie zawodnika. Dobrze jest widzieć kolejne dowody na to, że pieniądze w dzisiejszym futbolu to jeszcze nie wszystko, a przynajmniej nie dla wszystkich i kiedy zachodzi taka potrzeba, można jednoczyć się wokół tego sportu, respektując fakt, że codzienne życie zawsze jest ważniejsze w ostatecznym rozrachunku od sportowego interesu. Można powiedzieć, że Leonardo Bonucci padł ofiarą rasizmu, a będąc precyzyjnym, nieprzemyślanej decyzji związanej z komentowaniem w taki, a nie inny sposób rasistowskiego skandalu, którego ofiarą stał się wielki talent starej damy, Moise Kean. Czarnoskóry Włoch, celebrując ostatnio gola, zrobił to w pobliżu kibiców przeciwnej drużyny, co spowodowało, że w jego kierunku wykrzykiwane zostały różnorakie obelgi, a także odgłosy naśladujące małpy. Po spotkaniu Bonucci odniósł się do tego skandalicznego wydarzenia i zasugerował, że część winy może leżeć po stronie Kena, który niepotrzebnie tak bardzo obnosił się ze swoją radością w pobliżu fanów drugiego zespołu. Stoper starej damy wybrał sobie bardzo kiepski moment na próby wyjaśniania jakichkolwiek przejawów rasizmu. Po tym, jak podobne nieprzyjemności spotkają w barwach narodowych Rahema Sterlinga, dyskusja nad brakiem tolerancji dla takich zachowań wybuchła na nowo. Wysoko postawieni działacze Federacji Światowej Europejskiej dzielili się pouczeniami, aby w takich sytuacjach arbitrzy reagowali bez chwili zawahania i przerywali spotkania. Na Włocha spadła ogromna krytyka, choć szybko zaczął tłumaczyć się, że to nieporozumienie. Negatywnie na jego temat wypowiedzieli się Balotelli, Davis czy Lilian Thuram. W tym przypadku trudno o jakiekolwiek współczucie dla Bonucciego. Usprawiedliwianie jakichkolwiek przejawów rasizmu, bez względu na to, co zrobiłby Ken, jest głupie i nieodpowiedzialne, że aż brakuje słów. Na koniec chciałbym zapytać, czy dostrzegacie magię Zidana? Po tragicznym wykonaniu królewskiej sezonie, informacja o powrocie na ławkę trenerską zdobywcy 3 tytułów Ligi Mistrzów została przyjęta w Madrycie jak wcześniejsza gwiazdka. Chyba nawet transfer pakietu Mbappé-Neymar nie odmieniłby tak nastrojów kibiców królewskich. Wygląda jednak na to, że przynajmniej na ten moment francuski szkoleniowiec
nie jest w stanie ułożyć wiele więcej z elementów, z których zwycięskiego na dłuższą metę zespołu nie byli w stanie poskładać ani Julen Lopetegui, ani Santiago Solari. Ostatnio królewscy męczyli się z czerwoną latarnią La Liga Hueską, wygrywając 3-2, rozstrzygając rywalizację tuż przed końcowym gwizdkiem. Przegrali po bardzo słabym spotkaniu z Walencją, a także po wielkich męczarniach pokonali Eibar 2-1 na własnym terenie. Odrodzenie Los Blancos, o ile nastąpi w kolejnych rozgrywkach, nie będzie tak spektakularne i nie umocni statusu cudotwórcy, jakim momentami cieszy się Zidane, jeśli decydującym czynnikiem będą tutaj nowi piłkarze za pół miliarda euro. To wszystko, co wydawało mi się wyjątkowo ciekawe na przestrzeni ostatnich dni. Jak zawsze zachęcam do komentowania. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach, prosto z kanapy rezerwowych.